Jaki ostatni wybór? Zauważmy jeszcze, Finn w teorii nie ma swojego herosa, wykluczony Kle. Jest Jax! Okej, Rogi Sports Club stwierdza, że podkręciliśmy raz, dlaczego nie podkręcić drugi? Czy Finn dał się tutaj specjalnie obić, bo jest sam Inspired, ale także RK od Synchrofa? O właśnie, i Jarvan, i Nocturne próbują to obrócić na rywali, wszyscy zamknięci w tej wąskiej arenie kataklizmu. Agresivo padnie jako pierwszy, lecz będzie jeden za jednego Triumph. Dużo zmienia Synchrof, jednak z obrażeniami jest jeden na jednego. Obaj dysponują red buffem, lecz to przede wszystkim Kuba nie boi się tego pojedynku. Inspired musi zwiewać. Szkoła Nocturna Artura Gębicza. On też często nie wciskał tej erki, ale na środku za to erkę wciśnie Matisław. No jeci jeden klucz, ale leci przede wszystkim Synchrof z flashem do przodu pod samą wieżą. Trochę zaryzykował, musi trafić skill, lecz nie wiem, czy to jest gwarancja w ogóle eliminacji. Double kill dla Rogue Esports Club. Ale bardzo ważnym elementem w tej chwili na mapie będzie Larsen. 200 creepów w 17 minucie, przewaga poziomu, są całkiem niezłe przedmioty, on może być tu groźny. Oj, Devil's One się nie spodziewają tego. Tomek, oni się tego nie spodziewają i szansa dla drużyny czerwonej, żeby kogoś wziąć na rządełko. Jest to Erdote, próbuje się obrócić, ta ekipa, piękny pulverize. Oj, jest eliminacja na otwarcie, jeden za jednego, lecz idą do przodu zawodnicy różne niebieskie. Gdzie jest kombo od Jarvana, jeśli tutaj wparuje, może zamknąć się rywali. Poza kamerą zginą nam tutaj również Synchrof. Ostatecznie dwóch za dwóch, lecz smog na Devil's One. Teleportacja. Teraz! Albo nigdy. Został zauważony. Świadome tego Rogue się wycofuje. Światło zgaszone. Czteroosobowe wejście ze strony Łatysława. I Jarvan nie odpuszcza, gdzie jest Laker. Naciągnięta cięciwa, lecz proszę bardzo, Rogue zaczyna odwracać. Jax się odpalił. I zgadnijcie, to nie jest comeback. To jest wejście po Rogue. Po wynik 1-1. I to jest zdecydowanie wygrana walka, dwie osoby martwe, ale przede wszystkim struktury będą na tym cierpieć. Rogue Esports Club może tutaj nawet pójść po koniec, mają na Shora jeszcze przez 5 sekund, ale fala minionów i tak już jest na miejscu. Za późno, nie w 31, a w 21 miałoby się to zadziałać. I to wejście ze strony Devil's One wydawało się, że jest naprawdę dobre i to jest aż wręcz przeciwne mojej intuicji. Widzisz Matisława, który łapie 5 osób, ale i tak przegrywają walkę. Wydawało się. To jest słowo klucz, które tutaj użyłeś. Po prostu Larsen stał z tyłu i naparzał obrażeniami. To było niesamowite i jeszcze ostatnia próba agresywo. No, ona tylko zaledwie winszowała ewentualnie sukces. Widzimy otwarty Nexus, wjazd po kolejne kille, KDA podbijane. I Rogue tutaj dało popis siły, popis umiejętności i poziom zrozumienia League of Legends, który może nie był tu dostępny dla Devil's One. I ostatnia, to było słowo kluczowe akurat w tej walce, bo jeżeli chodzi o tą mapę, to była ostateczna próba Devil's One. Nie udało im się, za to Rogue Esports Club kończy przeciwników z naprawdę niezłym stylem.